Witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z krótkim filmem o Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie. Pokazywałam Wam ten plac w jednym z filmików. Podlinkuję Wam oczywiście w opisie. A teraz do rzeczy. Plac Pamięci Narodowej to jeden z placów w Częstochowie, w południowej części Śródmieścia. W pobliżu placu znajdują się Urząd Stanu Cywilnego obecny, Delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dawniej Częstochowski Urząd Wojewódzki. Także w pobliżu znajduje się Starostwo Powiatowe. Natomiast w centrum placu znajduje się pomnik poległym w obronie ojczyzny 1939-1945. Pomnik ten tworzą dwie wynurzające się z ziemi kolumny pokryte granitowymi płytami. Czoło pomnika zwrócone jest w stronę wschodnią. Na prawej kolumnie znajduje się napis poległym w obronie ojczyzny, a na jej szczycie umieszczona jest figura siedzącego orła z rozpostartymi skrzydłami. Natomiast lewa kolumna jest od frontu gładka, natomiast na lewym jej boku znajdują się odlane figury żołnierzy. Oprócz głównej sentencji na czole pomnika tablice boczne informują, że został on poświęcony Legionom Polskim i obrońcom Europy przed bolszewizmem, bohaterom września 1939 roku, partyzantom i więźniom obozów koncentracyjnym, poległym żołnierzom 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, poległym Polakom na frontach zachodnich, poległym w powietrzu i na morzach i oceanach świata, ofiarom zbrodni sowieckich, pomordowanych w walce o wolność i niezawisłość narodu 1945-1989. W cokole pomnika umieszczono 6 urn z ziemią pobraną z pól śmierci z lat 1939-1945, czyli z pola bitwy pod Lenino, z grobów polskich lotników w Newark, z grobów powstańców warszawskich, z pola bitwy nad Bzurą i z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Projekt pomnika na skutek konkursu wygrali profesor Wincenty Kućma, Jacek Budyn i Krystyna Hajdo-Kućma. Pomnik ten został zaprojektowany jako element tryptyku złożonego także z gdańskiego pomnika obrońców gdańskiej poczty z 1975 i pomnik warszawskiego powstania warszawskiego. Kamień węgielny wmurowano 6 maja 1983 roku podczas publicznej uroczystości, która zgromadziła około 20 tysięcy osób. Natomiast uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 1 września 1985 roku w rocznicę wybuchu II wojny światowej i wtedy zostały złożone urny z ziemią z pól bitewnych, o których wspomniałam. W 2000 roku urny z ziemią zostały skradzione. Wobec świadka śledztwa w tej sprawie konieczne zostało przygotowanie nowych urn, a koło tego pomnika bardzo często, w normalnych czasach odbywają się uroczystości związane z obchodami 1 września, 8 maja, także harcerze obchodzą tam święto związane z rocznicą powstania Szarych Szeregów 27 września oraz wiele innych wydarzeń patriotycznych. Jeżeli ktoś był na takiej uroczystości, to dajcie znać w komentarzach, jak przeżycie i ogólnie też napiszcie, jak się Wam ten pomnik podoba. Także trzymajcie się i do zobaczenia.